to szybko. Kasia czyści czajnik, bo zaraz będzie wjazd na chatę. Witajcie, dzisiaj jest ze mną Kasia i Łukasz z kanału Podróżowanie. Przez V. I zrobimy dzisiaj wjazd na chatę do ich vana. Zapraszam Was na odcinek. Chodźcie do środka. No to wchodzimy. Buty ściągacie, nie? Zawsze. Ja już tym razem nie zrobię tego błędu, bo do Bartasa nie zdjąłem. Swoją drogą pozdrawiamy Bartasa. Pozdrawiamy! Pozdrawiamy wszyscy. Ale teraz będziemy robić wjazd na chatę właśnie do Kasi. Kasia, ja wam pokrótce opowiem, co tu się u nas dzieje. Tego vana zbudowaliśmy sami, tymi rękami, właściwie Łukaszowymi rękami. Pokaż ręce, Łukasz. Tak. Są brudne jeszcze? Nie, już odkleju. Już umyte. Dobra, to od tyłu, więc tu jest nasze łóżko, to jest prawdziwe łóżko z Ikei, tutaj widać, tu jest jego rama, tu jest ile macie centymetrów materac, wygodny jest? 10 centymetrów, 12. Grubość 12 chyba, długość 2 na coś, nie taki pamiętam. Normalny rozmiar dwuosobowego łóżka, no normalnie takie dwuosobowe łóżko, ono jest jeszcze o tyle szersze, że ono ma tam takie miejsce, półeczkę na książki, tu ma. Więc jeszcze tam w nocy wkładamy poduszki i to jest takie wielkie łoże. No. A głowę macie zawsze z tyłu czy z przodu? Zazwyczaj tam. Tam mamy takie do szybek zaciemnienia. Teraz są odsłonięte, żeby słońce wpadało. Wzdłuż u góry mamy półki. Wszędzie tutaj są półeczki. Tu na przykład jest jedzenie i kawa. Jakieś takie zapasy. I jak jedziecie, to wam się to otwiera, czy to nie? To się nie zamyka, bo mamy takie specjalne zatrzaski tutaj. To się nie zamyka. To się nie otwiera. To się nie otwiera. Samo. Więc tu się nie zatrzaskuje. No i to się trzyma, to już jest usprawniony mechanizm, bo kiedyś nam się otwierały, a to już są podwójne takie zatrzaski, także już nam się to nie otwiera. Co dalej? Tutaj mamy... Tu są nasze półeczki, takie... Znaczy, tu jest kanapa, która się demontuje. Zademonstruj, jak się siedzi na kanapie. Na kanapie siedzi się w ten oto sposób. I tutaj jecie zazwyczaj, tak? Macie stół doczepiany, tak? Łukasz teraz pokaże stół. W ogóle mnie zachwycają te drzwiczki tutaj do kabiny. Tak. Zaraz tam przejdziemy, ale są naprawdę super. Mamy rozkładany stolik i jeżeli jemy śniadanko albo pracujemy na komputerze, to wtedy rozkładamy stolik i... Proszę bardzo, można pracować, jeść. Pracować, jeść, tak. Tańczyć, czyli ty, Łukasz? Nie mam wtedy tutaj krzesełko drugie, aha, które teraz krzesełko? Jest tam. Na kempingu? Na kempingu. Aha, bo jedziemy ale obiad? Możemy siedzieć też tam dwie osoby spokojnie. Tak, aha, jest na tyle miejsca, że... Tak. Tam. Jestem. Pomieścimy tu sporo osób, bo można na górze siedzieć, tu jeszcze są dwa krzesła i jeszcze można na ziemi, także nasz rekord to był chyba 7 osób w środku? Tak. Ale tak, na pewno da się więcej. No. Tak. Widzę, że śmietnik macie tutaj, fajnie, przy wyjściu. Tak, bo tam on jest przypięty taką taśmą, żeby on nie uciekał. Podczas on jest cały czas przymocowany. Fajne jest to, że macie dużo gniazdek tutaj, zobaczcie. Tak, na ścianie, tutaj cztery. Byśmy byli pod, mamy... I tam jeszcze cztery, teraz Łukasz opowie. No. Tu mamy dwa gniazdka na zewnętrzny prąd, jeżeli jesteśmy na przykład na kampingu albo u znajomych, to wtedy to jest podłączone, a te dwa gniazdka są podłączone do naszych solarów na dachu, więc mamy prąd cały czas. Jeżeli, ale tutaj jest przetwornica. Jest przetwornica, tak. Czyli z przetwornicy jest tutaj prąd. Dokładnie. I mamy 230. Możemy od razu pokazać. Tu mamy, jak potrzebujemy prąd, żeby właśnie był na ten, to tutaj jest przetwornica i to włączamy. I teraz prąd jest tutaj, płynie. Aha. Widzicie, jak sprytnie tutaj? Bo zazwyczaj mamy dużo podłączonych rzeczy na właśnie ten gazowy, na zapalniczkę. Na zapalniczkę i zazwyczaj korzystamy z tych wtyczek i wtedy przetwornicy nie trzeba włączać. Ale mamy USB. Jest USB. I tu możemy ładować większość teraz sprzętów elektronicznych. A tutaj co macie? To jest światło kuchenne. Działa. Jak widzicie, wszystko działa. No i tu jest cała nasza elektryka, także tu jest centrum zarządzania prądem. To macie kontroler od solarów, od nie? Od solarka, tak. I Łukasz, sam to podłączałeś, czy ktoś ci to robił? Znaczy to podłączał, wszystkie kable, ja okablowałem cały ten samochód, i doprowadziłem kable do tej skrzyneczki, a potem poprosiłem pana elektryka, żeby przyszedł i prosiłem kilku elektryków, piąty się zgodził to zrobić, bo to było troszkę skomplikowane i przyjechał, popracował nad tym pół dnia i zrobił, podłączył, także wszystko działało, no poza solarem, ale na szczęście naprawiliśmy solar sami, samodzielnie, więc
Więc elektryk to popodłączał do akumulatora i tam te wszystkie bezpieczniki i tak dalej, bo tu jest cała taka szyna bezpieczników i samochodowych, też pokażę. I wszystkie urządzenia są, mają swoje tutaj kabelki, tego było dość sporo. Więc a akumulator jaki macie? Ile kilowatów? 100 amperogodzin. 100 amperogodzin. A ile zapłaciliście za elektrykowi za zrobienie takiego sprzętu tutaj? Elektryk wziął tylko za podłączenie chyba 300 zł. No to też po znajomości. Ale no sprzęt, to cały ten zestaw, bo kosztowało, nie pamiętam, bez... Dużo, z 4000 w sumie, cały prąd i tak dalej. Bo prawie 1000 zł kosztuje sam akumulator. To jest żelowy akumulator, czy? Tak, żelowy. Żelowy. Przetwornice, im kable i bezpieczniki i system ładowania akumulatora. To białe pudełeczka, to są taki system ładowania akumulatora podczas jazdy, czyli jak ładujemy najpierw akumulator tamten samochodowy, a później się ładuje, silnik ładuje nam ten akumulator. To jest fantastyczne, bo wystarczy na parę minut włączyć silnik i już prąd jest. Także a teraz jak były takie dni, że nie było słońca i zabrakło nam prądu, no to na przykład pojechaliśmy na wycieczkę do sklepu i jak już wróciliśmy, to mieliśmy prąd z powrotem. Aha, także. A bo jak jesteśmy gdzieś daleko, daleko poza cywilizacją, to czasami musimy jechać uzupełnić wodę albo wylać wodę, więc podczas takiego wylania i wylania ten też ładujemy. A tu mamy właśnie wodę, tu jest nasz cały zestaw zbiorników. Widziałem, że ostatnio czyściłeś ten zbiornik, nie? Tak, w Portugalii. No. Jest teraz, patrz. I tu jest szara woda, nie? Tu jest tak? Szara woda. O, to widzę, że musisz opróżnić go za niedługo. Czuć ją. Nie, ja nic nie czuję, ale widzę, że po prostu dzisiaj tutaj już są napełnia. Już puste, ale tu mamy na czystą wodę, zbiorniczki i tam przed tobą jest taka pompka. Tu też jest takie zabezpieczenie, gdybyś się przelała na przykład ta czarna woda, szara woda, to ona idzie na ulicę wtedy. Aha. Albo gdzieś tam, więc wolimy, żeby nam szło na ulicę niż na A tak się zastanawiałem, czy można było na przykład taki kranik zrobić, że podczas jazdy upuszczasz troszeczkę szarej wody? Można by było zrobić, ale kurczę, wiesz, to jest takie... Słyszałem, że to jest nieładnie tak robić. Aha, tak trochę niekulturalnie. Niekulturalnie tak wylewać brudną wodę na ulicę i uznaliśmy, że to... No nie. Raz jechaliśmy i było przelane, jechaliśmy pod górę i wylewała się tamta woda, to ja widziałem szlaczek za samochodem i tak mi było głupio. Nie? Jechałem, ten szlaczek cały czas się wylewał, jechaliśmy pod górę. Ale no życie. I tą wodę mamy tu podłączoną do takiej pompki elektrycznej i tu jak pstryknę, to wyleci woda. Może być. Czyli kran macie cały czas otwarty? Cały czas otwarty kran i on ma też taką funkcję, wiecie, jak prysznic, nie? Że może się umyć. Woda jest tylko zimna, albo w temperaturze pokojowej. Jak widzicie, Kasia i Łukasz nie mają prysznica tutaj. A jak to robią, że są czyści? Nie był plan, że tutaj wybudujemy nasz prysznic i tutaj miał być, tutaj miał stać ten prysznic. Ale jak zaczęliśmy liczyć koszty i ile to czasu trzeba będzie robić i wilgoć w samochodzie i plusy i minusy zostawiliśmy na tablicy. Większość było minusów, więc po prostu uznaliśmy, że to nie jest nam potrzebne. Pieniądze zaoszczędzone przeznaczone na budowę prysznica przeznaczyliśmy na po prostu prysznicowanie się w miejscach publicznych, bo na większości stacjach benzynowych można wziąć prysznic za 3 euro czy tam no, 3-2 euro na kempingach, u gości, u znajomych, także chodzimy czyści. Nie ma z tym problemu, nie ma zapachów jakichś wydobywających się z nas. Mamy też taką dodatkową, tu jest, bo to jest do garków ta pierwsza, ta jest do mycia buzi, ciała. Więc jak nam potrzeba umyć się, no to mamy też taki zestaw ściereczek i wtedy namaczamy i tak się myjemy. I to się nazywa mycie kocie. Mycie kocie? Kocie mycie, czyli się po prostu tak wylizuje ten tak, sensie, nie? No kocie mycie, jesteśmy tak tylko kocie, lekką ilością wody. Tak. A za to zamiast tego mamy w szafie piękny porządek, bo może poza moją kulką. I to jest nasza szafa i tu mamy wspólnie z Kasią, ja mam tutaj, tu mamy Kasia, tu mamy wspólne i tam mamy wieszaczek. Wszystkie nasze ubrania zimowe i letnie. Mamy też dużo tak, letnich. Ale jeszcze wracając do prysznica, bo nie mamy prysznica, ale mamy kibelek, mamy ukryty, mamy toaletkę tutaj schowaną. Jest taka tak, ruchoma szafka. I jeśli nam bardzo potrzeba, nie ma publicznych toalet, no to tam jest schowany nasz kibelek. I wysuwacie sobie. Tak, wysuwamy go i ktoś wychodzi i wtedy robimy już co trzeba w ten sposób, także... Fajne. Także a tutaj właśnie. Widzę, że macie lodówkę, tak? Tak, to jest lodóweczka. Ja już zauważyłem, że ona jest bardzo fajna, bo otwierana do góry. Lodówka jest super, jesteśmy mega z niej zadowoleni. Niestety jest bok. Ale jest ten torcik ze wczoraj. Działa. Lodówka jest o tyle fajna, że jest i na prąd, więc jak jedziemy, to możemy na prąd podłączyć tutaj. O, teraz jest też na prądzie. Aha.
A jak stoimy, to mogę przełączyć, albo Łukasz, może ty przełączysz? Mogę, bo ty no. się na tym lepiej znasz. Czyli na 12V macie tą lodówkę. Na 12V. To jest lodówka firmy Dometic. Tak. Jakby ktoś chciał kupić bardzo sobie taką. Polecamy ją. I teraz jak stoimy, możemy ją przełączyć na gaz. Może być albo na gaz, na 12V. Watt? Albo na 240, albo 30, bo możemy się podłączyć też do kampingów, to wtedy jest na 230. Aha. I super płaci. Fajnie. Tutaj macie ciepełko, grzanie. No, leci to ciepło. Jest, no. Także zimą też macie. Tam jest taki wydmuch ekstra, bo a nam tam za jest ciepło. Dokładnie. Mhm. Pod tym, to jest taki wydmuch, dziura tam jest zrobiona i specjalnie ten ciepło ucieka. Jest też możliwość włączenia wentylatora, który pomaga. Powiem troszeczkę głośniej, to jest taki wentylator z komputera wyciągnięty normalnie i taka turbina powietrzna i ona wyciąga. Fajne to jest. Trochę głośne, ale daje robotę, zwłaszcza w jakieś ciepłe takie miesiące. Dobra. Więc obok lodówki tutaj jeszcze mamy schowek na gaz. Tam jest teraz akurat tylko jedna butla. No ale jak mamy gaz, a zwłaszcza jak mamy, to używamy go do naszej piosenki. Tu możemy gotować. Nie będę otwierać, bo jest brudna. Bardzo? Nie, ostatnio na vlogu czyściłaś, widziałem. Jestem jedyną osobą, no która tego pilnuje. Pokażmy, ile dni minęło od tego czyszczenia, to zobaczycie, jak życie w wannie wygląda. Ile? Z tydzień? Z tydzień, no. No, czyli po tygodniu. Teraz jest ładniej. Dobrze. Także, no niestety. No życie, nie? U nas także też jest brudno. Gaz, tu gotujemy i tu mamy garnki, tu trzymamy wszystkie jakieś takie większe talerze, bo no to jest ciężkie, żeby nie obciążać tej. Tu mamy jeszcze przyprawy. Pokaż. Przyprawy, wszystkie jakieś takie makarony. Bo mówiliście, że na vlogu, że sobie robicie zapasy na kilka miesięcy. Tak. Gdzie te zapasy trzymacie? Reszta jest pod spodem, ale już nam się kończą tak szczerze, już powoli wykańczamy je. Bo pod łóżkiem, jak pójdziemy z drugiej strony. Z tej strony mamy też dostęp do zapasów podłóżkowych, ale mamy też z tamtej też. Tak, mamy tutaj czy są takie pod spodem takie wielkie kubły, nie, pudła. Takie jak skrzynki. I tam trzymamy taki suchy prowiant. Część mamy potem, jak potrzebujemy go na co dzień używać, no to przenosimy tu, albo właśnie Łukasz wam zaraz pokaże, z tyłu też jest taka skrzynka. A Kasia, czekolady gdzie chowasz? Teraz jest tu, ale ona też wędruje, teraz jest tu. Chcesz trochę? Nie, dzięki. Nie będę ci wyjadał. Proszę, śmiało. Dobra. Lepiej zjedz, bo potem na poście wyjadę. Dzięki. Świąteczne. Na zdrowie. Świąteczne, no. Pytam, ponieważ na vlogu mówiłaś, że kupujesz też zgrzewkę czekoladową. Jakieś już się skończyły. Aha, myślałem, że masz jakieś specjalne miejsce. Tam było też z tyłu było też. To co, idziemy może na dwór i zobaczymy, jak to wygląda od tyłu. Kamil idzie na dwór, my idziemy na pole. No właśnie, bo Łukasz z Kasią mówią, że idą na pole, a my mówimy, że idziemy na dwór, więc idziemy na pół dwór. Nasz samochód jest bardzo długi, ma ponad 6 metrów długości. To jest Volkswagen LT35 z roku 2002. Jak go kupiliśmy, miał 270 tysięcy przejechane na zegarze. Podobno nieprzekręcany miał licznik. I od tego czasu się nam ani razu nie zepsuł. Jeździmy już, pokonaliśmy nim 20 krajów. Przez pół roku jesteśmy cały czas w podróży. I ani razu nam się nie zepsuł, więc to jest fantastyczny samochód. Das Auto. Fantastyczne. No jest długi, przez to parę razy tam gdzieś rysnąłem go, ale daje radę. Tutaj sobie zamontowałem takie czujniki parkowania, kupione na Allegro. I one nie są jakieś takie bardzo idealne, ale zawsze informują, zwłaszcza jak czasami ludzie przechodzą i ktoś nagle mi przejdzie, ja go nie zdążę zauważyć, to mi tam piknie, że coś się dzieje, wtedy mogę moja czujność jest wzbudzona. No a tu mamy dostęp do naszego bagażnika, w którym przewozimy bardzo dużo rzeczy. Przede wszystkim od razu się rzucają w oczy nasze składane rowerki. Ten na 50 lat, tamten chyba 30, to są takie oryginalne składaki. To jest rower Czajka, to jest babcia Wigry. Czyli pierwsza wersja jeszcze z roweru Wigry. Ale siodełka już macie nowoczesne. Tak, no. Takie mam ciutkę nowsze niż ten rower. To jest takie całe skrzynce, to się też wysuwa jak potrzebuje. Macie tutaj zapas paliwa, jakby tak, on się skończył? Tak, mamy awaryjne 5 litrów. Mhm. Jak już mi się kończy i nie ma gdzie dojechać, to sobie to wlewam. Myślałem, że tego nie będę używał za często, ale dość często zapominam też i cały czas szukam tego tańszego paliwa. I parę razy mi się zdarzyło teraz dolać. A jakiej wielkości zbiornik macie na paliwo tutaj? 110 litrów.
Tak mi się wydaje, o, na oku, tak mniej więcej wchodzi. Jak zawsze dolewamy, to jest jak 8, do pełna, z pustego do pełna to jest chyba 80 litrów, plus tam trochę tej rezerwy, także chyba ze 100 litrów. I ile kilometrów tak zrobicie na jednym baku? 8 litrów pali na 100 kilometrów, mniej więcej, średnio, uśredniając 7 do 8 litrów na 100 kilometrów, ale jeździmy też powoli, jeździmy maksymalnie 80 na godzinę, ponieważ nie chcemy go przegrzewać, bo wiecie, niszczy się silnik, części się zużywają i więcej pali, więc my uznaliśmy, że 80 na godzinę to jest nasz limit. Mamy też butle gazowe, te są już puste, tam wrócić iść do recyklingu, a tą musimy napełnić do naszej kuchenki. Mamy tutaj właśnie taką spiżareczkę i trochę skrzyni, bo akurat no właśnie, możesz pokazać skrzynkę na narzędzia. Dzisiaj używałem trochę moich narzędzi, więc ja mam wszystko po prostu w jednym miejscu. Mam klucz francuski, jakieś obcinaczki. To ma, o, to jest też pompka, którą włożę zapasowa, jakby nam się tam ta pompka do wody. Taką pompkę mamy. No właśnie, chciałem taką kupić. Ile dałeś za to? 60 zł. 69 nawet. O, 69 w tej sklepie Klaja. Klaja bracia. Coś takiego, no. 67, coś jakiego, 50, no. 60, 60. Właśnie muszę sobie to kupić, bo u nas ta pompka już ma 20 lat. I doskonale działa i myślałem, że ona się po prostu szybko zepsuje, bo wygląda na taką chińszczyznę, a daje radę i nic się jej nie stało, jest po produkcji niemieckiej i drugą jeszcze mam, więc nie będę tamtej na razie wymieniał, bo tamta doskonale działa. No i tutaj w ogóle jest zestaw, wszystko co tego się dało, dużo śrubek i jakieś takich jest wkrętów, które mogłyby się przydać. Oczywiście najważniejsze to jest perfum WD-40. Do samochodu. A lewarek macie, tak? Tak, tak, lewarek jest komplet, kluczy mamy, więc jak gdyby nam się koło przebiło, to byśmy sami to zrobili szybciutko. Natomiast no koło jest pod spodem i tutaj jest troszeczkę problem z tym, z wyciągnięciem tego, ale jest. Teraz Łukasz powie, jak wodę nalewają. Tak, do niedawna zawsze wyjmowaliśmy te baniaki i zanosiliśmy sobie pod kran, ale gdzieś podpatrzyłem, że można kupić taką końcówkę nakręcaną, gdzie bardzo często na miejsca, gdzie kampery się doładowują wodą, nazwane są serwisy i tam można się wkręcić i podłączyć po prostu zwykłego węża. Czyli podjeżdżasz jak najbliżej? Podjeżdżam pod jak najbliżej. I podłączasz sobie. Podłączam sobie to, podłączam wodę, Kasia pilnuje, żeby się nie przelało i wlewamy wodę. Ale wlewacie tymi drzwiami tutaj z boku? Tak, z boku. Aha, czyli nie macie jakiejś końcówki, żeby tam... Nie. Bezpośrednio do kanistra. Mhm. Zawsze też mamy kilka takich baniaczków na wodę. Też nie wyrzucamy plastiku, więc jak kupujemy takie, to uzupełniamy i one są na przykład od razu do gotowania, więc do czajnika jak nalewam wodę i tak dalej, to żeby już nie przez pompkę, bo to długo trwa, to od razu z tego i mamy też. I to są też takie awaryjne, jakby tamta woda się skończyła. Jeszcze mam taką jedną ciekawostkę, ponieważ my nie śpimy na kampingach, my śpimy zawsze na dziko i z uwagi na to, że w niektórych krajach jest to nielegalne spanie na dziko, to chcemy być pełni niewidzialni, dlatego też nasz samochód z zewnątrz nie ma żadnych naklejek. To, które tutaj jest, to logo, ono jest zdejmowane, to jest wszystko na magnesie. Więc jeżeli jedziemy do miasta, to zdejmujemy loga, zasuwamy od środka samochód i naklejamy taką oto naklejkę na magnesie, która jest Fruit Transit. I wtedy wszyscy podejrzewający, że ktoś tam może spać, ludzie myślą, że tam po prostu są owoce w środku. No, i świetna sprawa. To ma fantastyczną funkcję, ponieważ raz, że nie wzbudzamy podejrzeń, że jesteśmy kamperem, a dwa, to też odstrasza złodziei, w sensie może nie odstrasza, ale nie zachęca do zaglądnięcia, bo jeżeli ktoś ma kampera, to kieszonkowcy wiedzą i złodzieje wiedzą, że tam może być laptop, kamery i tak dalej. A jeżeli ktoś ma samochód warzywa, no to wątpię, żeby jakiś złodziej chciał. Chyba, że jest głodny i po jabłkę chce się dostać. Albo go skusił to kiwi. No właśnie. No, więc mamy taki zestaw. Ile macie tych naklejek? Dwie? Dwie, każdej na jedną stronę. No i mamy tutaj to i jeszcze jedną na stronę. Podświetlenie, ale teraz tego nie będzie widać. Tutaj jest takie LED-owe podświetlenie i tam się to włącza. Mhm. Mam też tam gniazdo do zapalniczki z tej strony i gniazdo na 220. Jakbyśmy jakiś materac tu pompowali. Mhm. A wracając do tych naklejek, bo widać przez szyby właśnie na firanki i inne, to macie takie zasłonki. Możesz Łukasz pokazać, jak to wygląda? Mamy takie, to jest z folii termoizolacyjnej folii, tam jest w środku taka mata termoizolacyjna, obszyta materiałem i to jest na rzepę, która jest naklejona. Czyli macie naklejoną rzepę tutaj? Tak. Mhm. I zasłaniacie. To zasłaniamy. I zobaczcie, jak są drzwi zamknięte, to już tam nie widać, że tam jest kamper, tylko że jest jakiś dostawczak. Dokładnie. Teraz pokażemy Wam Solara. Tak.
Tak wygląda solar. Łukasz mówi, że trochę brudny, ale czyściłeś go niedawno, widziałem na filmie. No tak, kurzy przez te piaski, no. Że mieszkamy blisko plaży i wiatry. Może tam dzisiaj wyjść jeszcze raz. A jak wchodzisz na dach? O tak. Tutaj mam metalową ramę. Mhm. Metalową ramę i żeby nie ukryć prześcieradła. Tak, Łukasz wchodzi i czyści solar. A ten dach jest taki twardy dosyć, czy miękki? Jestem lekki. Aha, jestem, nie masz wgnieceń tam? Nie, nie. Nie jest to. Jest ruchomy. Znaczy, no rusza się, ale chodziłem dużo po tym dachu podczas montażu tego solara i okna, więc dużo chodziliśmy po dachu i nigdy się nic nie stało. Teraz zobaczycie, jak Łukasz schodzi. Ciekawe. Czy zeskoczysz? No i widzicie, tak wygląda właśnie wchodzenie na vana. Teraz pokażemy wam szoferkę, która jest po prostu dostępna z poziomu mieszkania. Kasia tutaj sobie przechodzi jak chce z Łukaszem. Od razu i mogą w nocy na przykład odjechać, jak jest gdzieś tam niebezpiecznie. Na szczęście nie było jeszcze takiej potrzeby. Pokażę wam, jak to wygląda. Tutaj piękny nadruk. Cyk i jesteśmy u Łukasza. Tak. Zapraszam. Radio na USB, to jest takie tanie, zwykłe radio, ale można podłączyć USB i słuchać audiobooków. I też Bluetooth ma wbudowany, więc możemy przez Spotify'a słuchać też muzyki, jakiej tak chcemy, czytam jakichś audiobooków. W zasadzie nic ciekawego poza elektrycznymi szybami tu nie ma. Ale klimatyzację macie? Kurzu. Jest klimatyzacja? Nie, nie ma klimatyzacji. Nie macie, czyli nie, tylko nie. Nawiew macie? Tylko nawiew, no. I jak się wam jeździ w takich ciepłych krajach? Super, my kochamy, jak no. Tu jest mamy ciepło. Swoją klimatyzację. Aha, tutaj macie wiatraczek. Tu mamy wiatraczek, teraz on jest niepodłączony, ale może jest? Nie jest podłączony. Nie, nie jest. Trzeba go tutaj podłączyć. Łukasz zrobił taką przedłużkę, o. I tu jest wiatraczek i on dmucha. No. Fajnie. I Kasia ma swój też? Kasia ma, tak, Kasia ma schowany, bo ja mam demontowany. Ja mam tutaj wystawkę tutaj. Zdjęć. Aha. A miałam taki, ja sobie go kładłam na z przodu, bo ja wolę, jak mi z przodu dmucha. Więc ja zaczęłam go trzymałam w ręce. I się chłodzisz po prostu, trzymając w ręce. Tutaj macie GPS-a pewnie, nie? Tak, telefon mamy telefon, jeździmy na Google Mapsach. Mhm. Jeszcze taka jedna ciekawa rzecz jest, jeżeli ktoś by kiedyś szukał samochodu, to jest tempomatr. No, tak. I to jest po prostu mistrzostwo świata. Ustawiam sobie 80 na przykład na godzinę, daję cyk do góry i tyle. I auto samo jedzie i to jest tak. A sam robiłeś to, czy? Nie, to już było w samochodzie i to jest rewelacja i to jest naprawdę na takich trasach, jak my jeździmy przez 6 miesięcy, no sobie jedziemy, to jest mistrzostwo świata i to nas uratowało wielokrotnie. I to też jest dobre na długich trasach, takich szybkich. I tak jedziemy za szybko, ale w mieście na przykład jest 50 na godzinę ograniczenie, więc sobie ustawiam na 50 i jadę prosto. Nie wiem, że nie muszę tego kontrolować cały czas, bo czasami warunki są lepsze niż na 50. No, cisnęłoby się bardziej, ale... A tu jest odliczanie, tu odliczamy ile, żebyśmy się nie zgubili w rachubie, co 1000? 10 tysięcy kilometrów. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, trzy, na cztery, na pięć, na szesna, na siedem, na osiem, na 19? 19 razy 10 tysięcy. 19 tysięcy kilometrów. Aha, co 1000? Jedna kreseczka to jest 1000 kilometrów? Tak, tak, to jest co 1000, tak. Czyli zrobiliście już 19 tysięcy kilometrów. No, ładnie, ładnie. Najbardziej w tym LTK-u mi się podoba drążek od zmiany biegów. Jest strasznie długi. I on się tak trzęsie podczas jazdy. Aha, a ile macie biegów? 5. 5 biegów. Ile jechałeś najszybciej tym vanem? 110. Z górki. Co tak mało? No bo to nie jest samochód na rajdy. Aha. To jest samochód na, wiecie, rekreacja. My prowadzimy też takie życie emerytów, którzy... Slow life. Slow life. Jak to się teraz modnie nazywa. Którzy pomalutku jedzą, pomalutku parzą kawę, bo nasza kuchenka jest taka powolna, że robi się kawę 2 godziny, no może nie godziny, 40 minut robimy kawę. Więc to wszystko jest takie powolne i nasze podróżowanie też jest powolne, dlatego jeździmy maksymalnie w 80 na godzinę. No jeżeli tak faktycznie było z górki, już hamowanie było niebezpieczne, to jechałem tak 100-110 na autostradzie z góry we Francji, pamiętam taką jedną autostradę. Ale tak to staramy się 82-85 max. Ja raz się zapomniałem i z przyczepą jechałem 120, ale na szczęście miałem tak dobrze wyważoną, że po prostu nawet nie poczułem, że mam przyczepę, nie? Mhm. Taką miałem przygodę, ale szybko na hamulce i hamowanie. To jest też taka ciekawa rzecz, te Wunderbaumy, one pachną 2 dni, a wiszą 2 lata. A tymczasem Kasia robi kawę.
Tylko wodę gorącą będziemy z kempingu brać, tak, bo tak, nie tak. mają gazu tutaj aktualnie, bo się skończył. Więc tu się nalewa wodę, tu się nasypuje kawę, no i potem para wodna, jak się zagotuje. Ale to jest, to będzie na trzy kawki. Łukasz jeszcze powie, jak grzeją sobie w wanie, żeby mieli ciepło. Mamy chińskie Webasto, czyli ogrzewanie postojowe na diesla, czyli podłączone jest do baku i ono pobiera paliwo z naszego baku i jest podłączone też do akumulatora z przodu. Jeżeli nawet jest zimno, to mamy tutaj taki włącznik i tutaj się klika włączam, ustawiamy temperaturę i on sobie nawiewa. I nawiew macie tylko jeden z tutaj, tylko tak? Jeden, tak. Urządzenie jest tutaj, zabudowane z tyłu pod krzesłem. Stąd tu wchodzi powietrze, tam się ogrzewa i wychodzi tą rurą. Wychodzi tą rurą tutaj. I ile stopni tak uzyskujecie? Na maksa jakbyście grzali? Pobudziliśmy w Finlandii, było 6 stopni rano. Włączyliśmy ogrzewanie po 15 minutach, było tak 15-16. No, tak po 15 nagrzewa. 15, tak. Jakbyśmy włączyli, no tak 15 stopni, to 10 stopni nagrzewa w 10 minut, powiedzmy. Super. Spisuje się fajnie. Fajnie, bo to jest też małe pomieszczenie. Tak. Pokażę wam jeszcze kuchnię, jak tutaj wygląda. Tutaj, Kasia, macie noże, tak? To wam się nie urywa podczas jazdy? Nie, to się akurat fajnie trzyma. To ostatnio odkryliśmy, chyba w Antramsów też, że można to przyczepić, to jest też magnes. Tu mamy takie podstawowe kosmetyki, tu mamy więcej kosmetyków. Mhm. Tu są takie różne jakieś mierzarka do makaronu. I to też wam nigdy nie wylatuje nie, podczas jazdy? Nie, właśnie o dziwo to się tak trzyma, że nawet jak to się tucze, ale to nigdy nam nie spadło. Także IKEA, super sprawa. A właśnie, jak jedziecie tak po dziurach, to słyszycie jakieś talerze, jak tam się czaskają, tak. Czy? Talerze nie, ale to stuka. To się tak nadwidać, trochę nam się to wytarło tutaj. No ale Boże. Może się domyje, może nie. Czy macie tak wygłuszone te drzwi, że nie słychać, co się dzieje tutaj? Jeżeli bardzo stuka, to zamykamy te drzwi, bo najczęściej jeździmy z otwartymi, żeby też ciepło, albo za ciepło, albo za zimno jest. Ale jeżeli stuka bardzo, bo jedziemy po jakichś takich dziurawych drwybojach, to zamykamy I macie ciszej. Ciszej, tak, tak, super, tak, tak. Super sposób. Tutaj jeszcze macie taką półeczkę, widzę. To zbudowaliśmy też. Tak, to tam jest taka graciarnia, mamy tutaj elektroniki, trochę koszyk z elektroniką, ze wszystkimi kablami. Taki zestaw youtubera. Tak, zestaw youtubera tutaj jest. Tam mamy kosmetyki Łukasza, tutaj są. Jakieś tam instrumenty. Kosmetyki Kasi. Tam mamy kapelusz. Ostatnio kupiliśmy bębenek. Bębenek. Jambi, nie? To się nazywa Jambi. Tak. Kupiliśmy w Hiszpanii. I Peniscoli. I kto gra? Ty, Kasia czy Łukasz? Jeszcze nikt. Będziemy się uczyć. Jeszcze nikt nie umie na to. To Łukasz grać. Kupił, bo mi się spodobało i zawsze mi bębenek, więc kupiłem, ale nie umiem grać. No, będziemy się uczyć. Będzie chwila. Tak, ale jest, więc kiedyś jak będzie czas to. Łukasz teraz pokaże jeszcze silnik, jak wygląda. Tak. Jest to 2,5 TDI diesel. Tu jest podłączony drugi akumulator i to jest bezpiecznik, taki przedziwny. No. Ale z tego też macie prąd w środku, w mieszkaniu? Nie, ponieważ tam on ładuje, ten system ładowania ładuje ten akumulator, jak już ten jest pełny, to wtedy przez ten kabel dostaje się prąd do tamtego akumulatora i ładuje tamten akumulator, ale nie korzystamy z tego. Także nie pobieramy energii stąd, tylko przez ten kabel ładujemy tamten drugi. Ponieważ nie znamy się na silnikach, więc zamykamy klapę. Płyn do spryskiwaczy. Tak, tutaj może... Ja to wiem. Płyn do spryskiwaczy, a właśnie olej gdzie wlewasz? Tutaj jest olej. A tu sprawdzamy olej. Dokładnie. I tyle wam tylko powiemy. Tak. Ciekawym rozwiązaniem jest jeszcze schowek na buty. Tutaj Kasia z Łukaszem chowają sobie buty i wchodzą już do vana bez butów. Czyściutko. Tak. A więc tak wygląda van Kasi i Łukasza z kanału Podróżowanie. Zapraszamy was na ich kanał. Podróżowanie przez V. Tak, link będzie w opisie. Jeżeli chcecie popatrzeć, jak oni podróżują, jak żyją w swoim vanie, to zapraszamy serdecznie. Trzymajcie się, do zobaczenia. Do zobaczenia. Cześć.